Cześć, siemaneczko. Pozdrawiam. Dzisiaj z miasta Phuket. Stolica wyspy Phuket. Jesteśmy w takim parku. Fajny park. Tego właśnie brakuje mi w mieście Patong. Takiego pięknego miejsca jak to, gdzie jest cicho, gdzie ptaszki śpiewają, gdzie można odpocząć. A tak w ogóle to ten odcinek jest poświęcony przede wszystkim eksperymentowi, eksperyment long term, zakupy Bitcoina na długi okres czasu. I dzisiaj taki pierwszy temat to nie inwestuj ponad stan. Tak sobie pomyślałem, bo jest to bardzo ważna rzecz przy inwestycjach, szczególnie na takim rynku jak kryptowaluty, gdzie ceny, kursy cen są bardzo zmienne i potrafią albo iść bardzo do góry, albo bardzo spadać w dół w krótkim okresie czasu i jest to bardzo stresujące. I ten właśnie odcinek chciałbym jeszcze tak, zanim zrobimy zakupy, powiedzieć tutaj kilka słów właśnie jakby z serii takich, co miałem już kilka na kanale filmów nagranych, takich ostrzegawczych, takich, żeby was ostrzec, żebyście nie stracili jakby swoich pieniędzy, tak? I żebyście się nie czuli źle przy inwestycjach w kryptowaluty. Powiem to na własnym przykładzie, bo sam tego doświadczyłem, kiedy inwestowałem za dużo, kiedy inwestowałem jakby, no kurczę, cały kapitał, który miałem, inwestowałem, czyli jakby gdybym go stracił, to nie miałbym w ogóle pieniędzy, tak? Wylądowałbym, kurczę, na przykład tutaj na wyspie, kurde, jako bezdomny normalnie, bo przegrałbym całe pieniądze gdzieś tam, coś bym mógł stracić albo coś. No i właśnie przed takimi rzeczami chciałbym was dzisiaj ostrzec, żebyście nie inwestowali ponad stan, ponad swoje jakieś tam możliwości, ponad to, co ewentualnie moglibyście stracić, czy właśnie jakieś takie kwoty, z którymi byście się źle czuli, gdybyście zainwestowali takie kwoty, jakieś większe. Bo spokój przy takich inwestycjach jest naprawdę bardzo ważny. Kurczę, wiecie co? Tu jest za dużo słońca. Teraz właśnie muszę się z powrotem wrócić do cienia. Spokój. Jeszcze raz spokój. Co w ogóle? Co to jest szczęście w ogóle? Co zrobić, żeby być szczęśliwym? To szczęście ma wiele takich jakby poziomów i wiele definicji, tak? Dla jednego szczęście to jest być bogatym, ok? Dla drugiego szczęście to być zdrowym, dla trzeciego szczęście to kupić sobie jakiś upragniony samochód, czy tam rower, czy coś innego. Dla kolejnej osoby szczęście to jest być w podróży i gdzieś ciągle podróżować. I jakby każdy ma taką swoją definicję szczęścia, ale to wszystko, co mówiłem przed chwileczką, łączy się w taką jedną całość szczęścia i najwyższy poziom tego szczęścia, już taki topowy, najwyższy, to jest właśnie spokój. Spokój to jest najwyższy poziom szczęścia, jaki można osiągnąć i na to właśnie, na ten spokój składają się tam różne właśnie coś, że pieniądze, rodzina i tak dalej, jakieś właśnie czy rzeczy materialne. Ten spokój na giełdzie naprawdę pomaga, jeśli mamy spokój, jeśli mamy odpowiednie kwoty inwestowane na rynku, to wtedy o wiele łatwiej nam się zarabia na kryptowalutach, czy w ogóle na jakichś innych rynkach, kiedy nie mamy przeinwestowane. I właśnie ja ostatnio miałem taką sytuację, tak jak już powiedziałem, że miałem przeinwestowane i to było bardzo stresujące. Ciągle musiałem zerkać na giełdę. Nie można spać wtedy. Jeśli leci w dół, ogarnia nas straszny strach, gdzie podejmujemy jakieś takie niewłaściwe decyzje. Kiedy rośnie, jest ogromna chciwość, chcemy więcej. Kiedy spada, jest strach, sprzedajemy ze stratą. Bo każdy może robić co chce, ale jakby ja bym chciał was ostrzec, przestrzec przed takimi rzeczami, żebyście nigdy nie inwestowali w kryptowaluty, czy na przykład nie inwestować w kryptowaluty, czy to na długi okres czasu, czy to na jakiś staking, czy to na jakiś farming, czy w cokolwiek w kryptowalutach, żebyście na przykład nie inwestowali pożyczonych pieniędzy, żebyście nie brali na przykład jakichś pożyczek, żebyście
nie pożyczali od cioci, brata, siostry, kuzynki, kogoś tam jeszcze, czy gdzieś tam kolegi z pracy i nie wkładali, bo jutro mu oddacie, bo jutro zarobicie i kurczę, no i zarobicie i mu oddacie i już później będziecie sobie zarabiać z zarobionych pieniędzy i w ogóle cuda nie widy i tak, takie podejście jak na przykład macie, to jest bardzo złe i to często się nie sprawdza i później się dzieją bardzo złe rzeczy. Często ludzie na przykład gdzieś nawet słyszałem na jakichś różnych grupach, gdzieś jakby takich znajomych, tak, którzy pożyczali, brali na przykład pieniądze, które były pieniędzmi odłożonymi na przykład na ślub. Były takie osoby, naprawdę, które wkładały w 2017 roku, na hoście, kiedy była hossa w 2017 roku, jeden z jakichś gdzieś tam moich takich, gdzieś tam znajomych, wziął pieniądze po prostu, które miał na ślub, no i po prostu przegrał gdzieś te pieniądze. Później rynek po prostu po jego inwestycji zaczęła się po prostu bessa, nie sprzedał. Jakby pewnie był jeszcze na krótkim zysku, no gdzieś tam przez chwilę na zysku, ale nie sprzedał. I później te pieniądze, po prostu stracił dużo pieniędzy, bo ślub, data ślubu się zbliżała, a kryptowaluty szły w dół zamiast w górę i musiał sprzedać po prostu już po tyle, po ile było i był stratny i... No i później musiał po prostu kombinować kolejne pieniądze, żeby dołożyć, żeby ten ślub się odbył, tak? Więc naprawdę są różne takie przypadki, gdzie ludzie bezmyślnie inwestują za dużo i później są stresujące sytuacje i kurczę, i później właśnie przez to tracimy pieniądze. Kiedy ja teraz na przykład mam o wiele mniej na rynku pieniędzy, czy mniej stakingu, mniej farmingu, mniej w kryptowalutach, więcej w stablecoinach. To też kryptowaluty w sumie, no ale nie w normalnych takich kryptowalutach, tylko właśnie w stablecoinach, to o wiele całkiem inaczej podchodzi się do rynku, całkiem to się na to wszystko inaczej spogląda, spadki nie przejmują, bo jakby nie stresujesz się, bo i tak pieniądze masz powiedzmy odłożone, spadki wręcz powodują okazję do zakupu, a nie do stresu, tylko do tego, wręcz do cieszenia się. No i właśnie wtedy całkowicie wszystko się zmienia, kiedy wszystko jakby mamy poukładane odpowiednio i odpowiednie kwoty na nasze możliwości zainwestowane, to wtedy zarabianie na kryptowalutach jest całkowicie odmienne, takie całkiem inne niż to, które może właśnie znacie, kiedy bierzecie całą wypłatę i wkładacie w Bitcoina, a się okazuje, że później on idzie w dół, a te pieniądze to miały pójść na wycieczkę, kurczę, na wakacjach na przykład, jest to, powiedzmy, są wakacje i te pieniądze miały pójść gdzieś na wycieczkę, termin wycieczki się zbliża, za coś trzeba zapłacić, a później trzeba po prostu sprzedać na stracie, bo akurat w danym momencie rynek się obrócił i poszedł w dół, a nie w górę i takie są rzeczy, a kiedy wtedy na przykład sprzedajesz, a za tydzień czasu, kiedy rynek znowu wraca, idzie do góry, miałbyś zyski i mógłbyś zarobić te pieniądze, tylko że po prostu, wiesz, na takich pieniądzach, których byś nie potrzebował właśnie już wcześniej wyciągnąć, to byłbyś do przodu, a tak, to jesteś do tyłu. Więc właśnie takim wstępem, nie inwestuj ponad stan. O, pan tutaj gra na jakimś sprzęcie w parku, a tam siedzi sobie. Nie inwestuj ponad stan. Jeszcze raz, nie inwestuj ponad stan. Czy zarabianie w internecie jest bezpieczne? Nie jest bezpieczne. Jest bezpieczne, jeśli inwestujesz, na przykład zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie, a przeznaczasz 50 zł na zakup Bitcoina miesięcznie, to wtedy jest wszystko ok. I ty się nie martwisz wtedy, czy stracisz, czy nie stracisz, czy z tych 50 zł zainwestowanych zrobi ci się 25. Czy nie, wtedy nawet nie zaglądasz i wtedy właśnie jest nawet dobrze, kiedy nie zaglądasz na rynek tak często, tylko patrzysz na przykład sobie za rok, albo złożyłeś tam co miesiąc, wkładałeś 50 zł, ale mnie pan przekrzykuje, co miesiąc odkładasz sobie 50 zł, a zarabiasz na przykład 10 tysięcy miesięcznie, więc te 50 zł to wiesz, to kupiłeś przed chwilą whisky, powiedzmy w Lidlu za 50 zł, wczoraj gdzieś przepaliłeś, puściłeś z dymem papierosy, kupiłeś za 50 zł dwie paczki i też ich nie było i jakbyś tylko te 50 zł sobie przeznaczał na przykład na zakup Bitcoina na taki długi okres czasu,
I odkładałbyś sobie to tam raz, nawet przypuśćmy raz w tygodniu, kiedy już zarabiasz 10 tysięcy, to myślę, że nawet raz w tygodniu, gdybyś odłożył 50 zł na Bitcoina, 200 zł miesięcznie, to bardzo spokojnie podchodziłbyś do w ogóle całej tej twojej inwestycji i myślę, że taka osoba właśnie zarobi na kryptowalutach, bo spokojnie do tego podchodzi. Nie sprzedaje, kiedy spada, bo nie potrzebuje teraz sprzedać tych bitcoinów, żeby odzyskać te 200, czy tam wtedy już na stracie 100 zł. I dlatego je przytrzyma trochę dłużej. Później rynek się obraca, przychodzi hossa, idzie wszystko razy 10. Z tych 200, czy tam już po roku 200, 200, 200, to ma 2000. Po roku przychodzi hossa, z 2000 robi mu się 20 tysięcy. No i takie osoby właśnie zarabiają na rynku. A osoby, które zarabiają 5 tysięcy miesięcznie, a chciałyby odkładać miesięcznie 2000 w kryptowaluty, no to później zaczynają się właśnie schody. Także nie inwestujcie ponad stan, naprawdę nie inwestujcie ponad stan. Nie jest to warte. Jest to bardzo stresujące, często przynosi to nie taki skutek, jakbyśmy chcieli, czyli nie zyski, a straty. No i tyle. No, także taki wstęp do dzisiejszych zakupów long-termowych. Nie inwestujcie ponad stan, bo ja na przykład właśnie teraz będę kupował kryptowaluty, ale właśnie będę kupował to za takie kwoty, na które mogę sobie pozwolić i ja tych pieniędzy nie będę potrzebował jutro czy pojutrze. Dlatego jeśli jutro ewentualnie, czy pojutrze, czy za tydzień, czy za miesiąc ten rynek będzie spadał, to ja nie będę potrzebował po prostu sprzedać na stracie, tylko będę mógł poczekać rok, czy nawet dwa. Za dwa lata znowu kolejny halving, co najprawdopodobniej, jeśli teraz właśnie weszliśmy w Bessę, To za dwa lata mamy kolejny halving, a halving jest zazwyczaj, przynajmniej przez ostatnie czasy tak było, że halving to właśnie był ten moment, kiedy ten rynek jednak z Bessy przechodził w hossę i znowu co niektóre kryptowaluty, na przykład właśnie Bitcoin, rosły i przebijały poprzednie szczyty, poprzednie jakieś tam górki i robiły razy x do góry, czyli poprzedni szczyt był w 2017 roku na poziomie 20 tysięcy dolarów za sztukę, za jednego bitcoina, czyli około 80 tysięcy złotych. A teraz w 2021, w kwietniu czy w maju, bitcoin kosztował prawie, bez tam jakiejś stówki, 70 tysięcy dolarów za sztukę, czyli przyjmując kurs dolara do złotówki 4 złote, to mamy około 280 tysięcy złotych za jednego bitcoina w 2011 roku. Teraz mamy 2022. I teraz jak w 17 kosztował 20 tysięcy dolarów, teraz kosztował w 21 70 tysięcy dolarów, to z 20 na 70 to mamy razy 3 więcej, tak? Także przebicie górki o razy 3, a po tym, kiedy kosztował 20 tysięcy dolarów w 2017, to później w 18, 19, nawet chyba w 20 maksymalnie spadł do 3 tysięcy i poszedł na 70, czyli mamy ponad 20 razy do góry, od dołku do góry, do samego szczytu w 2021 roku. Także takie są wahania, tak się mniej więcej kształtują ceny na Bitcoinie przez ostatnie lata. I tylko właśnie, jeśli nie będziemy inwestować ponad stan, ponad nasze możliwości, zapożyczone z jakieś pieniądze, za jakieś kredyty, za pieniądze przeznaczone na coś inne, a nie na inwestycje w kryptowaluty, to będzie dobrze. A jak będziemy przesadzać, to najprawdopodobniej stracimy, więc nie róbmy tego, nie inwestujmy ponad stan, dbajmy o swoje pieniądze, szanujmy swoje dolary, złotówki, chociaż są to sietowate monety, do niczego się nie nadające, wręcz do podcierania czegoś, bo są drukowane na potęgę. Druk złotówki czy dolara idzie po prostu tak szybko, nowe monety tak szybko powstają, że tak rozpłynniają poprzednie wartość tych złotówki czy dolara, że nic z nich praktycznie nie zostaje. Inflacja na poziomie 10% miesięcznie, czy tam rocznie, tak? Och, kurde, się pogubiłem. To po prostu ceny w górę, złotówki w dół, ale pan piszczy. No i właśnie nic z tych pieniędzy naszych nie zostaje, dlatego ja szukam sposobu na właśnie przechowanie tej wartości, że jeśli dzisiaj mogę za 100 zł kupić tam, powiedzmy,
20 bochenków chleba, to żebym za te pieniądze, powiedzmy za te 100 zł za 2 lata też mógł kupić 100 bochenków chleba, czy tam 20 bochenków chleba, a nie kurczę 2 bochenki chleba, tak? No, także dlatego szukam jakby tej wartości nabywczej i dlatego właśnie odkładam w Bitcoina. Okej, tyle w słowem wstępu, teraz przechodzę na ekran laptopa i robię zakupy tak jak co tydzień już od 1 stycznia 2022. Dzisiaj mamy końcówkę lutego, czyli już prawie 2 miesiące, tydzień w tydzień, co poniedziałek robimy zakupy. Okej, właśnie wyszedłem po paru rundkach basenu tam i z powrotem. Właśnie patrzcie się, jaka w ogóle godzina, jak słońce już, którego nie ma, a i tak mnie oświetla, bo patrzcie się, nie ma w ogóle słońca. Tam słońce już zaszło dawno temu, już jest ogólnie ciemno, ale jeszcze mnie oświetla. Jeszcze mnie te reski oświetlają. Dora, Emi, jesteśmy w basenie i co chciałem tylko powiedzieć, że patrzcie na to. Mamy tutaj maka. O, tak sobie zrobimy fotkę. Czekajcie. O, tak o. Dobra, fotkę już mam na dzisiejszy film. Laptop tu jest. No właśnie jeszcze zrobię jedną rundkę tam i z powrotem przez basen i za chwilę kupuję Bitcoina, Ethereum i Binance Coina. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tajlandia naprawdę wymiata. Hotele w Tajlandii naprawdę wymiatają. Baseny na dachach hoteli. To nawet nie jest hotel, tylko to już jest takie kondominium, gdzie są takie mieszkania, które można wynająć na miesiąc czasu, na przykład czy na 2 miesiące, czy tam na dłużej. Właśnie znajdujemy się w jednym z takich. I za chwilę kupuję Bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że go gromadzę już od 2016 roku i właśnie to gromadzenie kryptowalut mi przyniosło właśnie takie zyski, że na dzień dzisiejszy mogę sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj tutaj być, żeby pływać w tym basenie, żeby patrzeć na ten piękny zachód słońca, żeby przepływać ten basen tam i z powrotem i właśnie long termowe zakupy Bitcoina i innych kryptowalut, trzymanie ich bezpiecznie na portfelu przez ostatnie 3, 4, 5 lat właśnie pozwoliły mi na to, żeby dzisiaj móc być w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego mam też tutaj swojego laptopa i właśnie nie w tym momencie, jeszcze najpierw przepłynę 2 rundki, póki jest takie piękne niebo, póki jest taki piękny zachód słońca, który jeszcze gdzieś tam resztkami sił świeci, tutaj oświetla nam tutaj piękny patong, piękne miasto, to jeszcze przepłynę się 2 rundki i za chwilę przechodzę już na ekran mojego laptopa, kupuję Bitcoina, Ethereum i Binance Coina, bo to na przestrzeni ostatnich lat, powiedzmy taki Bitcoin, zakup Bitcoina na przestrzeni ostatnich 10 lat po prostu dał tak duże zwroty, że właśnie osoby, które go kupowały, na przykład tak jak ja, to dzięki temu dzisiaj mogą być tutaj, gdzie są. Ale czy będzie to samo na przestrzeni następnych 10 lat i też takie zwroty z inwestycji, tego nie wiem, bo Bitcoin już ma na dzień dzisiejszy 700 miliardów dolarów kapitalizacji. I teraz, żeby urósł o 100% z 40 tysięcy dolarów na 80, to potrzeba kolejne 700 miliardów dolarów, żeby podbić tą cenę o 100%. Więc jest to naprawdę dużo. Wcześniej było to zrobić o wiele łatwiej, ale i tak wydaje mi się, że ten czas nie jest jeszcze takim czasem, że jest za późno. Tak mi się wydaje. I tak jak mówiłem wcześniej, jeśli będzie się inwestowało pieniądze, które nie sprawią tego, że będziemy się z tym źle czuć, to i tak będzie dobrze. Tak będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Dlatego ja właśnie za chwileczkę kupuję kolejne sztuki, nawet nie tyle sztuki, tylko tam po przecinku sztuki, kolejne części Bitcoina, po to, żeby mieć go po prostu coraz więcej. Bo jeśli będę go kupował długoterminowo i będę miał go coraz więcej sztukowo na portfelu, to po prostu wydaje mi się, że będę coraz bogatszy. No i tyle. A trading, staking, farming to jest taka drugoplanowa rzecz. A najważniejsze jest to, żeby mieć tego Bitcoina coraz więcej. Ale pamiętajcie, nie traktujcie tego filmu, ani tego, co ja tutaj mówię, jako porady inwestycyjnej, bo w kolejnych latach może być już inaczej, może się już ta zasada nie sprawdzić i może być różnie, ale
ja dalej wierzę, że to się sprawdzi, że tak będzie właśnie, dlatego, ale piękne jeło. Po prostu patrzcie się, jak to wygląda. Jaki czad. No po prostu tu jest przepięknie. Więc po prostu ja w to wierzę, że będzie dobrze i że przyniesie mi to kolejne razy X i będzie naprawdę świetnie. Ale może być różnie. Także mówię, nie traktujcie tego filmu jako porady inwestycyjnej i ja wcale nie zachęcam Was do kupowania Bitcoina czy innych kryptowalut. Także o tym musicie pamiętać i to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, kończę, bo wskakuję jeszcze do basenu, robię dwie rundki. Przechodzę na ekran laptopa, szybciutko już tylko kupuję Bitcoina i nic dzisiaj się nie wypowiadam na temat wykresów, na temat tego, co się dzieje, na temat właśnie tego, co ja, jakie mam odczucia na temat obecnej sytuacji na rynku. Postaram się nagrać wideo może jutro, może pojutrze i wrzucę na mój kanał, bo dużo rzeczy się przez ostatni tydzień działo. Mamy dość spore spadki na poziom 38 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, więc sporo się tam działo i różne rzeczy w mojej głowie się nowe stworzyły i nowe jakieś kierunki się utworzyły. Ale już dzisiaj nie chcę totalnie o nich mówić, bo i tak już mamy ponad 20 minut filmu i jakby nie chciałbym, żeby ten film trwał godzinę czy coś tam i nie chcę się za długo wypowiadać, więc dzisiaj już tylko kupuję Bitcoina, a jutro zrobimy jakąś tam małą analizę i to, co się dzieje obecnie. Czekajcie, bo już widzicie, nawet już mnie nie chcę oświetlić, już jest tak późno, że już nawet nie chcę mi oświetlić to słońce, które już praktycznie można powiedzieć zaszło. Więc wbijam szybko na ekran laptopa, kupuję Bitcoina, Ethereum, Binance Coina, przelewam na portfel bezpiecznie, tam go trzymam do kolejnej hossy, do kolejnego halvingu Bitcoina, rok po następnym halvingu, dopiero wtedy sprzedam swoje coiny, dopiero sprzedam swoje wtedy Bitcoiny, zrealizuję zyski, wow, jak tu jest pięknie. A przez ten czas właśnie będę spędzał czas tutaj w Tajlandii, gdzieś tam na chwilę w Polsce, gdzieś tam jeszcze w innych pięknych krajach. Zamierzam właśnie wybrać się do Wietnamu, no i jeszcze gdzieś tam. Dobra, pozdrawiam, na razie, cześć. Jeśli chcecie jakieś instrukcje obsługi, portfeli, giełdy Binance, platform DeFi i wielu, wielu innych, tylko instrukcje obsługi tych platform i zobaczenie tego, gdzie ja między innymi pomnażam swoje kryptowaluty, znajdziecie wszystko na kryptoakademia.net. Tam Was zapraszam, tam sprawdźcie, co się dzieje, poczytajcie, posprawdzajcie i no i tyle. Dobra, pozdrawiam Was już praktycznie z nocy, z Tajlandii, z wyspy Phuket, miasta Patong, z pięknego nieba, patrzcie się na to. Piękny infinity pool, swimming pool, ludzie sobie pływają, ja zaraz też skakuję, tam jest Dorota, Emi na rogu, piękny zachód słońca, idę jeszcze popatrzeć 5 minut na to, co jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć i kupuję kolejne sztuki, malutkie sztuki Satoshi, Bitcoina, Ethereum i BNB. BNB Build and build. Okej, dobra. Jestem już na ekranie mojego laptopa. No Bitcoin przed chwilą zrobił nam niezłego wałka. Zrobił zejście na 37 200 dolarów. Kurczę, no ja w tym czasie pływałem w basenie i myślę, fajnie, odkupię go troszeczkę niżej za chwilę. A tu nagle taki wzrost o kurczę 1500 dolarów do góry, o 5000 zł na sztuce do góry, z powrotem na 38700, a to wszystko wydarzyło się dosłownie w przeciągu ostatniej godziny. Sprawdźmy na interwale jednogodzinnym, dokładnie, w ciągu dosłownie jednej godziny Bitcoin wzrósł o 5000 zł, a myślałem, że uda mi się go kupić jeszcze tutaj trochę taniej. Ale jeśli robimy takie DCA, Dollar Cost Average, czyli kupowanie po średniej cenie zakupu, to i robimy ten zakup za około 100 dolarów, to czy go kupimy po 38 czy po 37, to nie robi zbyt wielkiej różnicy. Ale fajniej by było kupić go tutaj po 37,5, chociaż, a nie po 38,5, ale jakby fajnie, że i tak ogólnie po prostu wydarzyło się to, że ten Bitcoin jednak
no nie zrobił tego spadku, tylko szybko, taką dosyć mocnym takim wybiciem jednak wszedł tutaj na jakieś tam wsparcie na poziomie 38 tysięcy i jesteśmy powyżej, a nie poniżej i mam nadzieję, że chociaż utrzymamy ten poziom, ale już o wykresach będziemy mówić w następnym filmie. Ja teraz po prostu robię szybkie zakupy, więc wchodzę sobie tutaj niżej, ustawiam market, kupuję po markecie za 101 dolarów, buy BTC, wchodzę szybciutko na BNB, ok, znowu po markecie kupuję szybciutko za 101 dolarów, buy, kupione BNB i jeszcze szybciutko Ethereum, mamy już rynek Ethereum do USDT, kupujemy, znaczy ja kupuję za 101 dolarów, brakło nam dolarów, zostało nam tylko 98 dolarów, ok, czyli no dobra, no to czyli zapędziłem się z tymi dolarami, bo zapomniałem, że mam część jeszcze w czymś innym, czyli no dobra, czekajcie, szybciutko, ETH do USDC, tak jest, w USDC jeszcze mam dodatkowe dolary, więc jednak Ethereum kupimy. O, ale też tutaj Ethereum miało zejście na 2600, a już jest 2700, więc nie kupimy Ethereum za USDT, tylko za USDC, czyli wpisujemy dokładnie tak, jak właśnie miałem to zrobić, za 101 dolarów i kupujemy po markecie Ethereum. No i mamy trzy kryptowaluty właśnie kupione, order history, widzimy tutaj BTC za 100 dolarów i 95 centów, BNB za 100 dolarów i 70 centów i ETH już nie do USDT, tylko do USDC, bo tam na USDT mi troszeczkę brakło 2-3 dolarów, więc przerzuciliśmy się na parę ETH do USDC i też 100 dolarów przecinek 77 centów, więc zakupy mamy zrobione. Ja za chwileczkę sobie to zrobię, przeleję sobie z giełdy na portfel bezpiecznie i tyle w tym odcinku. A zapraszam Was, pamiętajcie, zostawcie teraz łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie jakiś komentarz, czy też po prostu pod spodem w komentarzach napiszcie, czy też sobie odkładacie jakieś pieniądze, po prostu Wasze ciężko zarobione w kryptowaluty, czy nie. Podzielcie się, jakie są Wasze opinie i co stanie się teraz z rynkiem, czy to jest właśnie moment, kiedy będziemy spadać dalej w dół, czy jednak może rynek właśnie wróci, tak jak tutaj tym tutaj tą świeczką i jednak pójdzie dalej do góry i będzie to jakieś odwrócenie trendu. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja w następnym filmie postaram się po prostu pokazać Wam więcej szczegółów w kalkulatorze, jak to wygląda u nas, czy jesteśmy na plusie, czy na minusie i coś tam też, jakieś dwa zdania powiem o tym, co dzieje się na rynku. Ale w tym filmie to wszystko, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, jakiś komentarz i widzimy się w kolejnym filmie. Na dzisiaj to wszystko, nie inwestujcie ponad stan, nie inwestujcie swoich pieniędzy ponad stan, ponad to, co możecie jakby łatwo znieść, bo stracicie swoje pieniądze niepotrzebnie, więc nie inwestujcie ponad stan, inwestujcie tylko to, co jakby możecie stracić nawet, że tak brzydko to powiem, choć nie inwestujemy po to, żeby stracić, tylko po to, żeby zarobić, ale żeby po prostu czuć się z naszymi inwestycjami dobrze, to nie inwestujcie zbyt dużo. Dobra, w tym filmie to wszystko, na razie, pozdrawiam, cześć. Niniejszy materiał wideo absolutnie nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w jakiejkolwiek formie może wiązać się z utratą całości zainwestowanych środków. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Zanim rozpoczniesz korzystanie z jakichkolwiek platform i aplikacji omawianych w niniejszym wideo, zapoznaj się szczegółowo z ich regulaminami i zasadami działania. Constantly fight.